Dzień dobry Państwu, zapraszamy na kolejny odcinek rozmów spekulowanych na kanale CMC Markets Polska. Ja nazywam się Piotr Zając, a dziś ze mną w studiu Maciej Leściosz. Dzień dobry. Łukasz Wardyn. Dzień dobry. Czyli e, cała trójka z załogi CMC Markets. Zanim zaczniemy, to standardowa prośba, jeśli ktoś ogląda, a nie subskrybuje kanału, to bardzo prosimy, żeby kliknął ten czerwony przycisk i subskrybował, będzie nam bardzo miło. I nie przedłużając, przechodzimy do pierwszego wątku. Tradycyjnie pesymistycznie, od czarnej melancholii i cóż, myślę, że czas... Znaczy tak, no nie unikniemy tematu Ukrainy, tak czy byśmy chcieli, czy nie. Natomiast teraz trzeba trochę chyba już wyjść do przodu, bo te narracje się pojawiają, te scenariusze, czyli jak konflikt będzie się... Jakie będzie miał konsekwencje takie długofalowe, ekonomiczne. Dotychczas mówiliśmy o naszej części świata. Tu Europa Środkowa, Europa Wschodnia, część Zachodu. Ale ostatnio też pojawiło się, e, pojawiło się zagrożenie dla Afryki, bo e, okazuje się, że kraje afrykańskie są bardzo zależne od dostaw zbóż właśnie z Rosji i Ukrainy. Rosja i Ukraina to jest, mówi się o nich, jako takie spichlerze światowe. Możemy pokazać wykres, to wykres, który pochodzi z raportu e, ONZ-u, który pokazuje bardzo dobrze po lewej stronie, jest zależność od pszenicy, jeśli chodzi o kraje afrykańskie. To w przypadku Somalii to jest niemal 100%. Od importu z Rosji i Ukrainy. Najmniej to jest Erytrea, ale to i tak jest tam między 30 a 40. To są takie szacunki za uśrednione gdzieś za ostatnie lata. Po prawej stronie, ale to tak jako ciekawostkę, to są też inne kraje spoza Afryki, I też widzimy na przykład Turcja, tylko to dotyczy już szerszej gamy zbóż, nie tylko pszenicy, ale też kukurydzy, między innymi. To jest na przykład 25%, to też jest bardzo dużo, prawda? Jak Turcja. W przypadku Chin też mamy tam ponad 21%, jeśli chodzi o. O tę zależność, no ale kluczowa staje się Afryka, bo to jest. Mówimy o, o jedzeniu, mówimy o, o czymś, co jest niezbędne do życia. No i wydaje się, i też możemy zerknąć właśnie z naszej platformy na to, jak się zachowuje cena pszenicy. No, wygląda na to, że możemy, możemy się niedługo doczekać też klęski, klęski głodu. W krajach afrykańskich, no, które przecież i tak łatwo nie mają. No tak na pewno skutki tych rosnących cen zbóż, no bo tutaj jeżeli patrzymy sobie globalnie, no to Rosja, i Ukraina, jak wspomniałeś, globalny spiklerz na 30% produkcji, tak samo jeżeli chodzi o nawozy, to też będzie miało wpływ na nie tylko. Te dwa zboża, czyli na pszenicę, na kukurydzę, no ale również na inne, inne, inne produkty rolne, więc to na pewno sytuacja jest, jest poważna. Ciekawa ta zależność zbożowa, którą pokazaliśmy przed chwilą od Rosji i Ukrainy, to można by podejrzewam w dużej mierze skorelować ujemnie z bogactwem poszczególnych krajów, bo to tutaj na czele tej listy, poza może RPA. No tam raczej są kraje, które no nie są hegemonami gospodarczymi, a tak to właśnie jest, że te kraje najbiedniejsze są najbardziej uzależnione właśnie od zbóż i, i na pewno najbardziej cierpią, bo też ten wkład, udział tych podstawowych dóbr jest największy w kontekście konsumpcji. Szczególnych konsumentów tych krajów. No więc na pewno jest to dramat też z punktu widzenia, jak historycznie do czego doprowadzał głód, bo tutaj głód powoduje finalnie wojnę, tak historycznie podobało. Tak, więc to, to jest też sytuacja, tak, którą można geopolitycznie na nią popatrzeć. Więc no, w krajach afrykańskich nigdy się nie działo w pełni dobrze, także to. Tak, Tam się cały czas tlą konflikty, tak. które pewnie łatwo prawda, puszczyć jakąś iskrę, to, to jest ogromne zagrożenie. Dokładnie, więc no tutaj to, to nie wygląda dobrze, oczywiście tutaj z punktu widzenia tych krajów, no ale nawet patrząc, wracając do naszego regionu, no to też ten wzrost cen produktów rolnych, no będzie miał konkretny wkład w wzrost właśnie inflacji, no a to powoduje z kolei też zubożenie społeczeństwa i ciąg dalszy, czyli niższa konsumpcja, konsumpcja ma istotny wpływ w PKB, więc no to jest to, to powiązania pomiędzy, tym, się wydaje, jakimś zbożem, tak, a, a całym łańcuchem i tych połączonych naczyń gospodarczych jest naprawdę, bardzo dużo. I na pewno też to jest w konsekwencji jakiś kolejny, właśnie tak jak, jak powiedziałeś, kryzys humanitarny, czyli też na pewno ruchy ludności, znowu takie jak widzieliśmy, do krajów. Unii Europejskiej, południa pewnie, też znowu Turcja. No to, to na pewno, to na pewno są, są kolejne takie właśnie negatywne echa tego konfliktu. Wydawałoby się tak daleko od, od jądra. Bo to jedna sprawa, to jest cena a dwa, że przerwy w łańcuchach dostaw, bo przecież to wczoraj była informacja, że Rosjanie przejęli w Berdiańsku pięć statków, wypełnionych albo full, albo w części. Zbożem. Um, także, no, nie wiem, znowu nie chcę wchodzić w geopolitykę, ale to też będzie świetny, świetny sposób na szantaż, prawda? Uh -huh. Przejmując tak potężne zasoby. To co, y, to, co może być takie optymistyczne w tym pesymistycznym wątku, to sprawdziłem, że też pod koniec ubiegłej dekady my, jako kraj, y, większość zdecydowaną, import, jeśli w ogóle import, y, większość naszego importu rolnego, to są kraje Unii Europejskiej. Y, tutaj Rosji, Ukrainy. Nie było i tak, to jest to znikoma część. My tu Czesi, Słowacja, Włosi, e, też oczywiście bardzo dużo eksportujemy, więc być może, nie wiem jakie są nasze moce, no ale e, moglibyśmy się włączyć w taką pomoc, gdyby Afryka została odcięta od tego, e, i może to też szansa dla, dla, dla polskich rolników, nie wiem, tak, tak sobie snuję, no bo przecież też jesteśmy znani z tego, że. Pod względem rolniczym cały czas jesteśmy dosyć mocni. Myślę, że tutaj akurat te, te problemy, które mieliśmy przez ostatnie lata, czyli braku siły roboczej w Polsce, właśnie w rolnictwie, no to, to mamy napływ społeczeństwa i to akurat właśnie z takiego rolniczego, rolniczego kraju. No więc myślę, że pod, pod tym względem akurat dla Unii Europejskiej to jest komfortowa sytuacja, natomiast no, no nie, zdecydowanie nie dla właśnie tych krajów południa, no bo to też no, tu wspomniałeś konkretne to są wartości. Europa sobie poradzi. Do tego też jest to nie tylko pszenica, można ją zastąpić w konsumpcji, w Europie stać po prostu Europejczyków na to, żeby zastąpić czymś droższym, no ale tamtych krajów nie, a to jeszcze są takie wielkie wolumeny. No też, też pszenica jest też w wielu aspektach trudno zastępowalna, nie? tutaj jest, jest takie zboże kluczowe strategicznie dla w rolnictwie. Natomiast też pytanie, co będzie dalej z tą, z tą pszenicą, dlatego że w tym momencie ten transport cały czas jeszcze jest, nawet koleje ukraińskie stworzyły jakieś alternatywne trasy, porty w Polsce, w Gdyni i Gdańsku są też gotowe na przeładunek, jakby cała infrastruktura cały czas funkcjonuje, ale no, pytanie, czy te zboża, które zostały zasiane zimą, w przypadku pszenicy i te, które ma być zasiew w kukurydzy teraz, na w najbliższych tygodniach, czy to dojdzie w ogóle do skutku, no, jakie będą kolejne tutaj lata, tak? bo to już nie mówimy o sytuacji obecnej, tylko o przyszłości. Zresztą te, ten pik, który był widoczny w cenach pszenicy, to też jest wycenianie już w przyszłości. Więc, no, tu jest też bardzo duże ryzyko. Też Spotkałem się z wypowiedzią, tutaj sobie zaznaczyłem, zastępca dyrektora Departamentu Inwestycji Kolei Ukraińskiej, Volodymyr Szymajew, powiedział, że co dziesiąty buchanek chleba na świecie jest wypiekany z ukraińskiej mąki. No więc tutaj też to pokazuje fajnie tę skalę. No pytanie, czy najwyżej? To myślę, że to dane wiarygodne że rzeczywiście, no tak. to jest to, bo chyba 13% pszenicy pochodzi. Z Ukrainy globalnie. No i ja patrzę, to jest zestawienie obu krajów, Federacji Rosyjskiej i Ukraińskiej. Globalny eksport to jest, szacuje się, 27-33% globalnego eksportu to pochodzi z tych dwóch krajów. No więc patrząc przez skalę, mhm. można powiedzieć, że niech, niech nawet jedna trzecia będzie z Ukrainy, no to i tak nam daje faktycznie co dziesiąty bochenek, tak w uproszczeniu. Czyli innymi słowy, bardzo dużo. No to jest nieciekawa bardzo sytuacja. Um. Natomiast no, też patrząc, no, bo zawsze trzeba szukać przełożenia giełdowego, tak, dla, dla inwestorów, na czym mogą skorzystać, bo też są spółki, które mogą na tym zyskiwać. No, pod kątem no, choćby tych nawozów, gdzie Rosja jest bardzo, jest największa na świecie producentem nawozów, dodatkowo Białoruś. Też łącznie tam bodajże 80% nie, niektórych. Czyli kiedyś grupa azoty chyba przejęła z tego, co pamiętam, prawda? No dokładnie, a więc no, to już mamy tak, teoretycznie kandydata, który może na tym korzystać. Grupa Azoty, ale też Ciech, ogólnie no, spółki chemiczne, Police, więc to już też widać, no bo tak, wik -wik chemia wik -wik. mocno się w ostatnim czasie odbił, tak. więc tutaj jest, jest cały czas potencjał. On był wysoko, potem już przed tak naprawdę wybuchem wojny zaczął zniszkować dość mocno, ale teraz. Mamy, mamy odbicie. Tak jak nawet teraz patrzę, bo on w ostatnich dniach się wyróżniał, bo bił tutaj takie lokalne rekordy. On jest najwyżej od 2019 roku, w tym momencie. Więc on tak jak próbuje kontynuować ten pandemiczny trend. Ja też sobie przypomniałem ostatnio, nie wiem, czy życie taką spółkę Kruszwica, która kiedyś była notowana na warszawskiej giełdzie. Z miejscowości o tej samej nazwie, która produkowała właśnie e, słoneczniki. Ja pamiętam, kiedyś przyjeżdżałem, to był taki zapach się unosił. Mm -hmm. e, I właśnie szukałem jej ostatnio, ale okazało się, że oni składali wniosek o wycofanie z obrotu w ubiegłym roku. I niestety tego tickera już brak. No myślę, że teraz mogliby w kontekście tego, co się dzieje, przeżywać niezłe. No mogliby być ciekawą ekspozycją dla, dla inwestorów. Na pewno. Tutaj jeszcze potrzebę samą grupy azoty. To zmiana. Roczna to jest plus 44%, Ciech plus 20%, ale też e, cały cała WIK-Chemia bardzo mocno zyskuje, bo ten, grupa azoty najmocniej e, z, z całego indeksu zyskuje, ale też ma największy udział, bo ponad 50%, tak. więc to też trochę zakrzywia, bo to nie wszystkie spółki e, w takim samym stopniu na e, to zyskiwały, wchodzące skład tego pięcio-spółkowego indeksu. Jedynie można by optymistycznie podejść do tego, że naprawdę te wzrosty zbóż i to w większości są bardzo pokaźne już teraz. Więc. E... Czy, czy faktycznie sytuacja na tych rynkach będzie gorsza jeszcze, hmm. żeby pchać e, o wiele bardziej m, po te rynki? Czy zostało wycenione przez? Sporo zostało. Na pewno sporo już zostało sporo już zostało wycenione. E, no bo czy może być gorsza sytuacja niż właśnie trudności na 30% światowego rynku? Więc myślę, że sporo już naprawdę jest w cenach. A, a zboża nie chodzą aż w takich wieloletnich trendach, tylko są takie właśnie sytuacje szoków, mhm. są, są duże wzrosty, i później, nawet przez wiele, wiele lat, nawet z dużą zmiennością, ale przez wiele lat idziemy w bok, więc jest szansa, że po prostu przeskoczyliśmy na jakiś bardzo wysoki poziom i teraz zbudujemy jakieś pasmo przez wiele, wiele lat, w którym po prostu będziemy, no bo to już jest naprawdę konkretny szok, a do tego wszystkiego my byliśmy po bardzo dużych wzrostach jeszcze przed 24 lutego, więc no to tutaj jest, można by szukać optymizmu, niezależnie od tego, że pewnie, ten sezon może być stracony, do tego są właśnie problemy z tymi dostawami z magazynów i tak dalej, i tak dalej, ale myślę, że sporo, sporo już może być w cenach. No właśnie pytanie, czy w cenach jest jeden sezon, czy więcej, no bo też nie mieliśmy praktycznie od 70 lat w Europie takiej wojny i to też w momencie, kiedy e, największy na świecie grupa eksporterów, tak powiem, za, za największy mając największy udział w globalnym eksporcie, jest z niego wyłączona, no to, to wraz z przedłużaniem się yy, tych problemów rynek może wyceniać jeszcze wyższe poziomy i to za bardzo nie ma możliwości takiego łatwego zastąpienia. Mm -hmm. Więc no tutaj jest yy, mimo wszystko ciężko szukać takich w pełni optymistycznych, ale może tak jest faktycznie, że by się konflikt zakończył, chociaż cały czas bo o tym mówi się o końcu konfliktu, ja cały czas nie wiem dokładnie jak miałoby to wyglądać, w jakiej formie, Hmm. Czy to jednak dałoby, wszystko wróciłoby w pełni do normy i eksport, czy sankcje natychmiast zniesiony Wątpię w to szczerze, więc tutaj światełko szybko się udało wprowadzić. To może uda im się też szybko wszystko wyprostować, chociaż. Ale tak, no jak, nie jak, nie tak jak infrastruktura, na przykład elektrownie atomowe, gaz, ropa, no ona wymaga. Jeżeli, została, jeżeli by została zniszczona, czy infrastruktura nawet drogowa, jeżeli ona jest zniszczona, to wymaga wielkich nakładów, żeby to odbudować, i czasu. No to sama taka rolnicza infrastruktura nie jest aż tak, raz, że jest bardziej mobilna na pewno. Hmm. Więc jeżeli byłoby wsparcie, to można, można w miarę szybko wrócić do, do, do jakiejś tam wystarczającej wydajności. Takiego sektora. No, na, na razie nie mamy o czym mówić, ale ja akurat tutaj bym, bym nie był aż takim, takim pesymistą, ale to po prostu dlatego, że te ceny są naprawdę super wysokie już. A ty jeszcze co powiedziałeś z tą sezonowością, że te trendy nie trwają latami, bo no to też w sumie nie skończyłem wątku, dlatego że no nie mieliśmy takiej sytuacji od lat w Europie, no a jednak w dużej mierze zboża są zależne od i warunków pogodowych, no to jest sezonowość, tak w jednym sezonie jest na przykład susza, są słabe plony, ale już później jest perspektywa pozytywna, więc to wszystko się w jakiś sposób bilansuje, wyrównuje, zapasy są zawsze mhm. pozwalające na jakieś tego bilansowania. No teraz może być po raz pierwszy sytuacja taka od lat, że nie uda się tego bilansu znaleźć na rynku i tu jest, tu jest ryzyko. To a propos sezonowości, to też są wskaźniki, które bardzo popularne, na przykład Commodity Channel Index CCI oscylator, który powstał wprost, yy, był stworzony dla rynków towarowych przez, to akurat w tym przypadku, przez Donalda Lamberta i to właśnie dlatego, że on zauważył, że tam są pewne fluktuacje, które można yy, właśnie w jakiś taki matematyczny sposób okiełznać z większym, czy jednak mniejszym błędem, to CCI właśnie się z takich, yy, z takich rynków wywodzi. Dobrze, to może przejdźmy do mądrych głów. Co Wy na to? Jak najbardziej, no, że mamy mądrą głowę dzisiaj. Mamy nawet dwie. Elon Musk, chciałem wrócić, zawsze wracamy do niego w kontekście raczej takich biznesowych, no ale on ostatnio tydzień temu, bo dokładnie, wyzwał nas dosłownie na solówkę, mówiąc tak podwórkowym językiem Putina na Twitterze. To właśnie był ten, ten tweet. No jak widać, tam zasięgi ogromne. No, oczywiście tam potem też była dalsza wymiana. Zdań między nim a różnymi osobami, które, e, które popierają, e, popierają prezydenta Rosji. Natomiast to niech będzie taki przyczynek do rozmowy, że jednak, nie wiem czy się zgodzić, ale Elon Musk jednak e, no też w jakiś sposób pokazał charakter, bo tak, wykorzystując swoje zasięgi ogromne, e, wspiera, wspiera Ukrainę, tak powiedzmy, właśnie no, w sposób, nie wiem czy można tak powiedzieć, PR-owy, ale trochę tak. A druga sprawa jest taka, że jednak dostarczył te starlinki, uniezależniając ich jednak trochę od tego, gdyby zniszczono im naziemną infrastrukturę komunikacyjną, to co, jest, co jest też miłym wątkiem. Chyba nawet były rozmowy między nim, a zdaje mi się, merem Kijowa, w sensie Witalijem Kliczką, chyba też był z prezydentem Ukrainy. Rozmowy, więc to miło z jego strony, że się tak zaangażował. Znaczy, wiesz, co, nawet nie, nie tyle, że że to jest miły wątek, tylko też w sumie wątek strategiczny, bo te Starlinki są yy, i ta infrastruktura sieci jest używana między innymi bezpośrednio w wojnie, czyli drony. To, to, to bazuje między innymi, tam jest cały, cały zestaw yy, korzystania z, nazwijmy to, światowej, kosmicznej infrastruktury namierzania, ale między innymi właśnie ten Starlink jest tutaj potrzebny, więc to... Yy, to też, też właśnie w moim pierwszym odczuciu było takie, takie właśnie, że no to miły, miły gest, ale teraz no okazuje się, że to jest coś więcej Nie, też strategiczne, właśnie takie, takie wojskowe podejście. Mhm. Więc to naprawdę jest, jest bardzo ciekawy wątek, że można w ten sposób również wspierać, a PR-owo na pewno, tym bardziej to jest istotne, bo Stany Zjednoczone i Zachód Stanów Zjednoczonych jest bardzo daleko od tego konfliktu, więc no to, jest, to jest również na pewno potrzebne, a wiemy jakie on ma... Przełożenie na, na światowe media społecznościowe na Twittera. Bym potrafił nieraz namieszać, no, więc tak, fajnie no... jak używa, użyłby tego w dobrej wierze, to, to, to fajnie. fajnie. A kto? Jak kto no, akurat takie osoby powinny, te, które mają zasięgi, mają kapitał się najbogatsze to jest typu Elon Musk, Bill Gates, które też. Każdy z nich działa mocno, dzieli się tym, co ma, no i pytanie, no oczywiście zawsze jest ten element jeszcze biznesu, choćby sam fakt ze Starlinkami, no myślę, że też sobie kalkuluje, w jaki sposób się to przełoży w przyszłości na właśnie wyniki Starlinka, rzeczywiście, jeżeli będzie popyt na to, świat zobaczy, na ile to jest istotne strategicznie, no na pewno może mieć, może mieć znaczenie. No Putin też znalazł za skórę jednak klanowi maskowi, no bo się szacuje, że przez wzrost cen... Baterii, znaczy tych, tych surowców, które są wykorzystywane do budowy baterii, no ten rozwój elektromobilności też będzie opóźniony. No. Obiecywał Mask, że będzie taniało, a nie tanieje. Akurat, jeżeli chodzi o sam udział e, Tesli w rosyjskim rynku elektromobilności, to Tesla tam była daleko, daleko za innymi producentami, za Nissanem, między innymi. Tam Nissan rządził, natomiast no, Tesla miała bodajże dwudziestokrotnie mniejszą sprzedaż w ostatnich latach, no ale, mimo wszystko, pewnie też Mask wcześniej stawiał na rynek rosyjski, jak, jak wszyscy, bo to duży rynek. W ostatnich dniach chyba podnieśli cenę znowu samochodów. Tak? No muszą muszą podnosić. Siłą rzeczy, tutaj nikiel jest na historycznym a tam były takie gigantyczne wybicie. No to, no to, to dobra, ja myślę, że jakby faktycznie doszło do takiej podwórkowej solówki Elon Musk kontra Władimir Putin, to na kogo byście postawili? Nie wiem właśnie czego. Yy... Ja tego komunikat tak do końca nie rozumiem, ciężko mi się A właśnie to, to chodziło o taką solówkę bezpośrednio? Wyskocz na solo, to, tak? No. No, no, takie jest, wiadomo, <noise> w jego stylu, prowokacyjny, no ale tak ludzie się zaczęli, tak, tak zaczęło, zaczęto o to, o to komentować. No, wiadomo, jak jest czasem obieg twitterowy przy okazji takich komentarzy. On no, jest taki meme, trochę robi się z tego taki mem. E, natomiast, no, ja tak, tak bym to rozumiał, że oni by się po, pojedynkowali. Potem nawet była odpowiedź. E, Kadyr K a to, to, to Putin na green screenie by był, bo to, e wie, to, on się to nawet nie pokazuje publicznie. Nigdy. Ale ten przywódca Czeczenów odpowiadał mu bezpośrednio na Twitterze i gdzieś tam mu, mówił o, tym, o tych sztukach walki, które tam Putin potrafi, a czego Elon Musk nie potrafi, ale on, on go zaprosił do siebie na trening niby. No wiecie, to się. Ja myślę, że w metaversum mógłby się odbyć ten pojedynek, To jest, to jest świat dla. dla. Elona Muska, kiedyś MTV lata temu miał. Tak, taką serię Celebrity Deathmatch tak, chyba to się tak, nazywa. Tak, tak, tak. To w polskim Fame MMA mogliby wystąpić. Albo u Marcina Najmana na gali. Też może nie. <grywa> ale generalnie mask nie rozwinął tego wątku, tak? To, to, to zostało tak rzucone, ale... No chyba czeka na odpowiedź Putina. No tam właśnie włączył się no między innymi ten, ten przywódca Czeczenów z tego, co, co tam widziałem. No ale to Chyba to trzeba traktować z przymrużeniem oka. No 900 dolarów przebite jest na Tesli, a to było z grudnia ważne wsparcie, więc akurat pod tym względem na pewno, jeżeli by Tesla do, do rubla zrobić, no to na pewno pod tym względem Tesla mocno wygrywa. To na pewno. No i jeszcze właśnie Starlink, który też cały czas gdzieś tam są plany wejścia na giełdę IPO. No to, to też taka sytuacja może pomóc. Bo to z kolei mocno przyspiesza rozwój, kiedy wszystkie kraje widzą zapotrzebowanie. Tym bardziej, że właśnie pokazał y, Elon Musk, że on jest w stanie bardzo szybko y, tak naprawdę wejść na, na, nowy, na nowy teren, na nowy rynek. No przecież to bardzo szybko, y, bardzo szybko się zadziało, więc, więc pewnie to mu pomogło. Tak? To może bardziej poważna, y, mądra głowa. Mam na myśli ambasadora Chin w Stanach Zjednoczonych. To jest, bo Chyba tydzień temu, jak z Maciejem rozmawialiśmy tutaj, to, to pojawiła się informacja yy, yy, i to nie zbyle jakiegoś jakiego źródła, bo Washington Post donosił, że yy, Chiny mają dostarczać niby Rosji broń, gdzieś ją tam militarnie wspierać. No i ta informacja została oficjalnie yy, zdementowana właśnie przez ambasadora yy, chińskiego w Stanach Zjednoczonych, przez pana Qin Ganga, jeśli dobrze czytam. Pewnie nie. Pewnie nie, ale to proszę mi, że pan ambasador mi wybaczy. Poza tym też pojawiło się, to zachęcam nawet do, do zajrzenia na stronę ambasady chińskiej w Stanach, bo zdementowano sporo rzeczy. Oczywiście nie wiemy, na ile to jest dyplomatyczna zagrywka, na ile nie, no, ale jeżeli. Ufać temu, to ambasador powiedział też, że nie było mowy o tym, że Władimir Putin miał się dogadywać z prezydentem, z prezydentem Chin, kiedy inwazja ma się zacząć, bo wchodzą takie, mówi się o tym, że oni się dogadali, że dopóki się Igrzyska nie skończą, to nie ma mowy. No to brzmiało to strasznie. No bo to jest tak jakby dwóch, dwóch typów sobie siadło do stołu i rozgrywało e, tak, życie milionów ludzi na, na, na szachownicy. Jakieś tak dogadując się, tu, tylko zacznij to po imprezie czy coś takiego. To było, to, to, to dramatycznie to brzmiało. Am ambasador to zdementował. Też jasno jest określone: Chiny opowiadają się za pokojem, sprzeciwiają się wojnie. Chiny to kraj kochający pokój. Chiny wzywają do natychmiastowego zawieszenia broni, promują rozmowy pokojowe i wysyłają pomoc humanitarną. Ja chcę wierzyć, że to, jest, że, że to nie jest tylko dyplomatyczna zagrywka i że tak faktycznie będzie, bo Chiny mają ogromne, ogromne znaczenie w całej tej układance. No nawet, nawet jeżeli, <laughs> przepraszam, nawet jeżeli tak było, że się dogadali, no to po tych czynach widać, że Chiny no nie są w tym konflikcie w tym momencie, więc no to jest akurat pozytywne. A też o tym mówiliśmy tydzień temu, że Chiny są, mogą być zwycięzcą w całym tym konflikcie, no bo jednak. Osłabianie Rosji też jest w ich interesie, więc byłem zaskoczony tym początkowym, teoretycznym swataniem się, także tutaj jednak trzymają sztama, więc bardzo dobrze, że nie, chociaż też o czym mówiliśmy w kolei dwa tygodnie temu, poziom dezinformacji jest tak duży, że też nigdy nie wiadomo, czy możemy wierzyć w to, co się pojawiło. Ta informacja o tym, że teoretycznie razem tutaj spiskowali, tak samo nie wiemy, czy to, że są w Chiny już nie wspierają, też nie wiadomo. Tak? bo To jest, jakieś są przekazy. No, jest, źródła były dosyć, no bo w, takim, w takich czasach trzeba ufać źródłom, które są sprawdzone pewne, no więc trochę wraca, e, wraca się do, do sprawdzonych mediów. No i taki Washington Post, czy Financial Times, czy New York Times chyba za takie uchodzą, ale okazuje się, że wszyscy gdzieś wśród chyba się pogubili tak. e, i szukają, szukają sensacji. No, w każdym razie to jest y, oficjalne stanowisko, które było komentowane na łamach telewizji, z którym można też, można przeczytać na stronie ambasady. Mm, no i trzymamy kciuki za to, żeby byli konsekwentni Chińczycy w, w swoim opowiadaniu się przeciwko wojnie. Na 65 miliardów eksportu rosyjskiej ropy w 2020 roku 33% poszło do Chin. No więc tutaj to uzależnienie jest również, również okay. jest spore. Ale to y, dla Rosji 33% rosyjskiego? Całej ca rosyjskiej, jako... rosyjskiej, całej rosyjskiej, cały eksport z rosyjskiego eksportu no to jest... 33% to są Chiny w no. 2020 roku. Ropa, ropa, no faktycznie tu jest, jest mocnym problemem takim razie, dla całego świata, poza Stanami Zjednoczonymi, gdzie tam tylko 3% ich importu to Rosja, no to, to oni to, to, co zrobili, czyli to jako pierwsze... Właśnie odcięcie się od ropy to miało taki bardziej charakter symboliczny, bo inaczej to nie można mówić te 3% to mogą bardzo łatwy sposób nadrobić. No tutaj mi, mi bardzo, bardzo mnie ciekawi właśnie to zestawienie tego odwiecznego, a przynajmniej od niedawna konfliktu pomiędzy tym podejściem, takim bardzo ekologicznym, dbaniem o środowisko, a właśnie gospodarczym i Stany Zjednoczone miały przecież miały problemy, jeżeli chodzi o to właśnie wydobycie złupków surowców. Okazuje się, że są takie sytuacje, które są przynajmniej krótkoterminowe, ponad, ponad te kwestie ekologiczne i przyjazności dla środowiska, i Stany Zjednoczone są, są w stanie wygrywać na tym. No Europa nie i musi szukać bardzo szybko jakichś innych rozwiązań, których tak naprawdę krótkoterminowych nie ma. Sobie teraz za propos ropy, przypomniałem, Maciek powiem, że jesteś fanem między innymi Kultu i Kazika Staszewskiego. Taka była piosenka Nowy Konflikt Światowy, bo mm. ona pasuje teraz do tego, co się dzieje, bo gdzieś zawsze w tle są surowce i pieniądze. To tak, to tak na marginesie i wprowadzając nas w kolejny też wątek. Taki był wiersz Tuwima do Prostego Człowieka, potem tak. został zresztą też w formie muzycznej przez zespół Akurat, potem przez zespół Bulldog, też też wydany, więc tam też to pokazuje, że za zawsze ta ropa rządziła i bogaci tego świata. Tak. To wy... mamy ładne przejście do wątku kulturalnego. Przy czym nie o muzyce, a o kinie. I tutaj, I tutaj Tobie oddaję głos na start, bo, bo o to bohaterem jest prezydent Ukrainy. Tak. Ukrainy. To w... nie, nie, nie oglądałem tego serialu, natomiast pojawił się podobno po głosach tutaj osób, których chciałby obejrzeć, bo nigdzie się nie dało obejrzeć serialu, gdzie Włodzimierz Zarański wystąpił i tak naprawdę zyskał sławę. Nawet się mówi o tym, że dzięki temu serialowi wygrał potem. Wyścig prezydencki w Ukrainie. Serial Sługa Narodu, w którym właśnie Włodzimierz Zerłański grał nauczyciela, który no, przypadkowo całkiem został prezydentem. Tak, tak w skrócie się fabuła zarysowuje. No i faktycznie do tego doszło, można powiedzieć, w świecie rzeczywistym. Natomiast no nie, nie nauczyciel, ale aktor, komik. Stał się prezydentem, gdzie pamiętam, że jak, to, jak, jak wygrał wybory, no to trochę wokół tego było memów, trochę się z tego śmiali, że Ukraina wybrała komika na, na prezydenta. A się okazuje, że faktycznie w chwilach kryzysu stanął na czele i stał się już teraz taką postacią wręcz kultową. Świat poszukuje zawsze bohaterów. Wszyscy, wszyscy lubią właśnie sobie znaleźć kogo takiego, gdzie można nad nim w jakiś sposób mieć kult jednej osoby, natomiast faktycznie w ostatnim czasie myślę, że cały świat zna to imię i nazwisko. Dobry pozytywny bohater. Na no. pewno świetnie sobie radzi w, w komunikacji bo tak, i, to, tak. i to widać, że mhm. i, i w mediach, i w social mediach, i w takiej bezpośredniej, no, to jest to jest świetna robota, no i i pewnie w związku z tym, dlatego Ukraina cały czas dalej sobie daje radę, no bo dzięki takiej postawie Ukraińców, ale jego również, no są te zapewnione jakieś, o tym dokładniej nie wiem, dostawy broni i, i, i wsparcie. No. Więc to na pewno pod tym względem ma sukces. No i to doświadczenie aktorskie akurat też mu pomaga, no bo to z jednej strony bardzo pewnie się prezentuje, ma te swoje to, to, o czym tydzień temu mówiliśmy, takie różne zagrania, typu przesunięcie tego mikrofonu, o czym ty wspominałeś. Tak, tak. Y, takie trochę uderzanie właśnie w Putina, gdzie on na, na greenscreenie występował. I więc y, to to powoduje, że dzięki temu właśnie cały świat o nim słyszy. Bo gdyby być może był jakiś takim mrukiem, mrukiem nie niepotrafiącym się tutaj wysłowić, nie niechcącym się pojawiać, to zupełnie inaczej by ta sytuacja wyglądała. To jest taki czysto. Pierowe zagranie, które też na pewno sprzyja i pomaga. No, prawdopodobnie zapisze się bardzo wyraźnie na kartach historii, myślę, że nie tylko europejskiej. To, co jest takie ciekawe w tym wszystkim, to, że, że ta, e, ta osoba łączy tyle w sobie wątków, bo fakt, że wykorzystał takie zdolności komediowe, że był w filmie, że świetnikom używa tych mediów społecznościowych, to też jest taki znak czasów. Mhm. Oto prezydent, który potrafi się komunikować ze społeczeństwem i wspierać go używając takich bardzo współczesnych nam narzędzi, które raczej do, jak sobie zawsze tutaj rozmawialiśmy czy tam o instagramerach, influencerach, youtuberach i tak dalej, to raczej myśleliśmy to w kategoriach takiej jednak rozrywki, a tu zobaczcie, jak to może być silne. No i też trochę tak odwołując się nawet do Elona Muska, że co to znaczy być, być obecnym w internecie i w bardzo sprawny sposób kreować tę swoją internetową postać. No to wiecie, no już się mówi o tym, że, że prezydent Ukrainy jest kandydatem do Nagrody Nobla też. Też mnie śpiewało, bo jakiś czas temu taka się burza zrobiła na Twitterze, jak właśnie Zeleński rozmawiał z kongresem, przed kongresem występował online i odnośnie jego stroju ktoś się przyczepił, że występuje w tej koszulce wojskowej że tutaj przed prezydentem, przed kongresem powinien się ubrać w garniców. Więc też pokazuje, jakie jest w ogóle podejście gdzieś tam za oceanem do całej sytuacji. No, tam wiele osób, oczywiście większość broniła i prostowała tego polityka, który się w ten sposób wypowiadał. Nie, Ekonomista, Peter Schiff to umieścił. Ekonomista, tak, tak, ekonomist. tak, tak. No w każdym razie no, tutaj, to, że on się w ten sposób pokazuje, to też jest ten element taki budowania tego pr wokół siebie, co też jest bardzo fajne akurat w tym przypadku. No ma krótkoterminową mis misję. No i oby, oby też tak się stało, że będzie miał długoterminową misję, no bo Ukrainę będzie trzeba odbudować jakieś dzisiejsze szacunki. Co prawda są ukraińskie, więc to można dzielić przez X albo nie, tego nie wiemy, ale to jest, mówimy o jakichś stratach. Generalnie w infrastrukturze do odbudowania czy do postawienia na nowo rzędu prawie 600 miliardów dolarów, więc są gigantyczne. Środki, które będą potrzebne, zaangażowania, więc też będzie potrzebny taki, taki człowiek dalej, żeby za to, żeby zabiegać o to wszystko. I takie pieniążki drukowały banki centralne. Także chyba. No ale tutaj też na pewno będzie spory udział tych, tych aktualnych partnerów, więc tutaj też Polska może na tym dobrze wyjść. Polskie firmy mogą w odbudowie tej infrastruktury mocno uczestniczyć, partycypować. No I kto wie, czy już takich scenariuszy nie, nie, dyskontuje giełda. I tu możemy gładko przejść do ostatniego optymistycznego wątku, już czysto giełdowego, bo faktycznie w ostatnim czasie chyba jest, nie wiem, a tak mi się wydaje, że rynek jest zaskoczony tym, że i, rynek jest zaskoczony tym, że jest nad wyraz mocny. I to dotyczy nie tylko tutaj lokalnych indeksów tych najbardziej poturbowanych, ale też y, na przykład takiego DAX-a, którego też jeszcze dwa tygodnie temu skazywaliśmy raczej tutaj mm -hmm. na e, na zdecydowaną e, klęskę pod naporem podaży. Możemy sobie rzucić okiem na WIK, e, który przygotowałem, jeśli możemy go pokazać. E, bo on obronił ten dołek 55 tysięcy, potem wrócił powyżej 60 tysięcy, domknął tą lukę z 24 lutego, wyszedł na nowy szczyt, więc jest taki, taka klasyka odwrócenia trendu. Ja też, to, to jest ciekawe, Taki sam układ, zakładając, że to, co było 24 lutego, to jest Dołek, i porównując to do Dołka z dokładnie, chyba 20 marca 2020 roku, tego pandemicznego, to taki sam układ, czyli przebicie pierwszego lokalnego szczytu, zajęło WIGOWI w pandemii 11 sesji i teraz dokładnie tyle samo. Ja wiem, że to są tylko, to jest liczby, przypadek być może, no, ale to są takie ciekawe analogie. I on teraz się trzyma, no, zrobił taką strukturę odwracającą. Jak sobie zerkniemy na wspomnianego DAXa, to mamy V, to Łukasz jest specjalistą od tych odbić typu V, trochę nie wierzyłeś, ale to jest, nieźle to wygląda, to jest ten górny wykres, a z kolei S&P 500, potwierdzając to, że im dalej, tym mniejszy jednak wpływ tych wydarzeń w naszej części świata, no pozostaje mocny i też próbuje odwrócić ten trend, zaatakował nawet średnią z 200 sesji. No i pytanie jest krótkie, myślicie, że to już jest dyskonto zakończenia wojny, czy tylko odbicie? Znaczy, ja nigdy nie, nie uważałem, że, że ta wojna akurat może doprowadzić do jakiegoś głębszego wejścia w taką, w bessę, jako, jako że wojna byłaby tym głównym pretekstem. Tak? Myślę, że cały czas, jeżeli, to, to tutaj pretekst byłby bardziej taki długoterminowy, związany właśnie z ruchami stóp procentowych na, na tej zasadzie. Te odbicia są wszędzie, wszędzie bardzo mocne. Natomiast do takiego komfortu, no to brakuje jeszcze przejścia przez te opory. Na no, no, tak się to idealnie widać. Dzisiaj, co akurat jest ciekawe, Nikkei przebił się przez 27 tysięcy. No może to jest tylko takie na razie naruszenie, ale to, ale to mogłaby być cieka to taka ciekawa sytuacja. Nikkei. Natomiast Nasdaq i SP. No, tam w ogóle nie było pogłębienia tak naprawdę na poważnie tak. dołku, więc tam hmm. bardzo mocno to, to wszystko wyglądało. Więc no, ja uważam, że można być cały czas optymistą, ale za chwilę. Wrócimy do, do tych właśnie rozmów o stopach procentowych, zaczynając od Stanów Zjednoczonych. I to i to pewnie będzie. wczoraj był. Właśnie to jest bardzo ciekawe, bo mamy Stany Zjednoczone rozpoczęte z tych podwyżek. Wczoraj Jan Powell powiedział, że można spodziewać się nawet podwyżkę 50 punktów bazowych, czyli zupełnie zmiana retoryki. Bo wcześniej była mowa o tym, że owszem, do końca roku być można na każdym posiedzeniu, ale 25 punktów bazowych. Więc znowu mamy takie podejście: Jastrzębie, rynki powinny się przestraszyć. Mamy Bundesbank, który wczoraj ostrzegł o tym, że. Gospodarka niemiecka może dużo więcej stracić, obni została obniżona prognoza dla PKB na ten rok. No bo wiadomo, że właśnie inflacja powoduje zubożenie społeczeństwa, yy, niższa konsumpcja, więc to wszystko się łączy. Więc mamy wiele tych czynników, które powodują, że rynki powinny spadać, one nie chcą spadać. Yy, I to jest ciekawe. Więc pytanie: czy zostały za bardzo przecenione po, po wybuchu wojny, trochę się rynek za bardzo przestraszył. No, i jeżeli tak jest, za bardzo spadły, no to też mamy pewien poziom krytyczny, do którego dojdzie rynek się cofnie, więc to ATH, o którym się już teraz coraz częściej mówi w kontekście SP500, że może zostać osiągnięte, może nie do końca, będzie właśnie już nie przez wojnę, ale przez choćby ryzyko inflacji i tego potencjału. Podnoszenia stóp procentowych szybszego niż wcześniej zakładano. Ja widzę jedną dużą różnicę, jeżeli chodzi o ten dołek, zakładając, że to jest dołek, że to był dołek, w stosunku do tego z pandemii. Pandemia była kwestią absolutnie globalną. I nawet jeżeli gdzieś nie było wybuchu pandemii, to można było w każdym kraju, gdzie jest giełda, ją dyskontować. No, a później się okazało, że faktycznie rozprzestrzeniła się w różnym tempie, w różnych okresach na cały świat. Więc to była kwestia absolutnie globalna. Tak, ta sytuacja ma wpływ na, na surowce globalnie. Natomiast już poszczególne kraje mają, są pod zupełnie różnym wpływem tej sytuacji wojennej. I na przykład Polska. Jesteśmy najbliżej tej sytuacji geograficznie, ale w związku z, to, w jakim, w związku z tym, w jakim koszyku my jesteśmy, to pod względem przepływów kapitałowych to może być bardzo pozytywna sytuacja. To, co mówiłeś, odbu potencjalna odbudowa, czy apetyty inwestorów, albo wiara w to inwestorów w odbudowę Ukrainy, naturalnie świat będzie myślał, że my będziemy największym beneficjentem tego, z uwagi na pomoc, na bliskość, itd. itd. Inaczej jest, inna sytuacja już jest w Niemczech, z uwagi właśnie na to uzależnienie od rosyjskich surowców, a zupełnie inna sytuacja w Stanach Zjednoczonych, które są z dala od tego konfliktu, gdzie właśnie te kwestie inflacyjne, stóp procentowych pewnie będą ważniejsze. I zupełnie inna sytuacja na przykład właśnie w Japonii, więc myślę, że tu jest duża różnica i, może, i, i oczekiwałbym, właśnie, że świat nie pójdzie dokładnie, wszystkie giełdy światowe nie będą szły taką samą drogą. Oczywiście, jeżeli w Stanach Zjednoczonych będą mocne spadki, trudno oczekiwać, żeby następnego dnia w Polsce był spokój i wzrosty, ale myślę, że jest szansa na to, że inaczej będą zachowywać się te światowe, poszczególne światowe giełdy. Ja, a, bo to jest wątek optymistyczny. Ja jakoś... Cały czas pozostaje e, pesymistą, znaczy boję się po prostu, że te strony zaangażowane w ten konflikt są zbyt duże i no przede wszystkim Rosja, ta lista tych e, surowców eksportowanych, zależności finansowo-gospodarczych jest tak duża, że te konsekwencje będą długoterminowe i mogą te gospodarki nie wytrzymać, wiecie, coraz częściej się pojawia jednak słowo stagflacja w kontekście mm -hmm. tego, co nas może czekać, będąca inflacja i spowolnienie gospodarcze więc obawiam się, że, że, że giełdy mogą tego nie wytrzymać, chociaż też jednak trzeba patrzeć na to, że e, tak jak kryzys 2007, który był bezpośrednio spowodowany przez czynniki finansowe, prawda? Przez, przez pęknięcie bańki, no to on się rozlał na cały świat i, i wszyscy dostawaliśmy przez dłuższy czas e, taką właśnie, takim uderzeniem podaży, no to tak po pandemii był szok i szybka odbudowa dwuletnia Hossa. Być może teraz też będzie tak samo. Ja tylko się odbywałem tych długo Takich bardziej długo czy średnioterminowych skutków właśnie przez te sankcje, przez te przerwy w łańcuchach dostaw no i, i to jak to właśnie uderzy tak gospodarczo w poszczególne części świata. No tutaj najgorsze jest na pewno to, że ta wojna zaczęła się w momencie, kiedy dopiero cykl podwyżej zaciśnienia polityki monetarnej miał się zacząć i tych narzędzi po prostu nie ma, czyli tak jak zawsze każdy kryzys, który się rozpoczynał dawał potencjał wykorzystania różnego rodzaju narzędzi, teraz ich po prostu nie ma, no, zwłaszcza tutaj w Unii Europejskiej, Europejski Bank Centralny no niewiele już jest w stanie zadziałać, a Europa jest najbardziej narażona właśnie na... Skutki bezpośrednie, właśnie choćby problemami z dostawami, z surowcami, rosnącej inflacji. Więc no to jest tutaj niebezpieczne i się nie wpisuje w to, co było w przeszłości. Nie zawsze jednak tą przeszłość da się przełożyć na co to, co jest teraz. Zakładając, że nie dojdzie do eskalacji tej, tej wojny, czy ona się wcześniej czy później, bardziej wcześniej skończy to oprócz jeszcze takich pojedynczych szoków na rynku ropy i surowców, które mogą być, bo jeżeli te sankcje pójdą dalej, no to możemy zobaczyć ropę o wiele, wiele wyżej. Załóżmy, że tak będzie, nawet załóżmy, że zobaczymy nawet ropę będzie jakiś taki szok, bo Unia Europejska w końcu wprowadzi jakiś rodzaj sankcji, za tym pójdzie jakiś ruch z Rosji, na przykład zobaczymy ropę po 200, na przykład. To ale nie będzie dalszej eskalacji konfliktu zbrojnego. to czy przez następne wiele, wiele lat może coś jeszcze gorszego się stać pod względem inflacyjnym? Czy mogą być jeszcze gorsze impulsy, Czyli mamy wyjście z pandemii, gdzie mamy problemy z cały czas z łańcuchami dostaw i mocne odbicie gospodarek. I do tego wojnę, która jest zupełnie nieoczekiwana, infrastruktura jest nieprzygotowana i mamy taką eskalację, Właśnie napięć, która powozuje totalny szok, to czy coś może być jeszcze gorszego. I, i, I optymistycznie w taki sposób można pomyśleć, że już gorzej po prostu nie będzie. Na tej, na tej zasadzie. Chyba, że natura się zbuntuje. Optymistycznie może uznajmy, że nie. Że, że się nie, nie zbuntuje. I, tak. I w ten pozytywny sposób zakończył, że jednak już wszystko co złe to za nami. Że, mhm. że może być już tylko lepiej. Że może być Ach, tylko lepiej. Ale piękna puenta, oby. To stawiamy kropkę i dziękujemy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku za tydzień we wtorek. Do zobaczenia.